Kolejne zawody z cyklu KLS, czyli Klubowej Ligi Surfcastingu. Tak jak widzicie, no jest nas Władek Team coraz więcej, mamy już własny autobus. Jedziemy tym razem do Kołobrzegu, zabieramy po drodze oczywiście naszych przyjaciół, niekoniecznie związanych z naszym klubem. I to tyle, zaczynamy! No i dojechaliśmy, dofinansowanie mamy od zacnej firmy Soltar, także lecimy. Czwarte zawody z cyklu Klubowej Ligi Surfcastingu, końcówka września, jesteśmy w Kołobrzegu. Komi organizator Wiesław, słuchaj, powiedz nam trzy słowa, ile tutaj jest ludzi dzisiaj? Czy zapisanych jest 70 osób, na tą chwilę jeszcze jest chwila do losowania, zgłosiło się już 56 osób, także gdzieś między tą 50 a 70 będziemy oscylować, zależy dokładnie ile osób dojedzie. Czy te zawody zapowiadają się jakoś bardziej obfite w ludzi niż poprzednie? Znaczy to mniej więcej taka jest średnia na lidze, także tutaj jesteśmy zadowoleni, że tyle osób dojechało, no bo jednak większość tych zawodów i większość uczestników jest jednak z rejonu Trójmiasta, także tutaj jednak to nie było wiadomo, jak będzie z frekwencją dojazdową. Natomiast no, łowisko jest zgodne do dojazdu, więc no, tutaj będzie dopisali. Troszeczkę chyba ten autobus tak trochę wspomógł, bo tak jak żeśmy rozmawiali z ludźmi, to niektórzy tak średnio chcieli podchodzić do tego, ale jak usłyszeli autobus, no to wtedy się zabrali, nie? Transport masowy zawsze łatwiej. Dobra, słuchaj, powiedz nam, jak wygląda tutaj dzisiaj plaża, bo słyszymy szum wody gdzieś tam w tle, także chyba tam jakiś młynek się robi, co? No troszkę jest, ten wiatr 5-6 metrów zachodni, na szczęście wschodni, nie wschodni, taki mocny północny, żeby tam dużo tutaj zamieszania zielskiem zrobił, także uciąg powinien być, natomiast nie powinno być to z tym tragedii. Stanowiska są szeroko rozstawione, co 50 metrów, także tutaj stawiliśmy trochę więcej luzu dla ludzi, żeby mogli coś tam zareagować na łowisku, także myślę, że będzie zupełnie dobrze. Nie? Cieszę się, że dopisała frekwencja. Przyjechało dużo, wielu zawodników. Ile mamy teraz obecnie? 64 zawodników przyjechało do Kołobrzegu. Cieszy mnie bardzo, że udało się nam zorganizować po raz drugi te zawody i po raz drugi w zachodniopomorskim. I mam nadzieję, że połowimy dzisiaj dużo ryb. Śmietniki są ustawione na plaży, więc tam jakimś większym zabraniem śmieci nie powinno być. Przypominam, stanowisko, regulamin dotyczy, jeżeli przyjdziemy na stanowisko, jest syf, musimy posprzątać po sobie i jeszcze po kimś innym, to był ta wcześniej, no nie? Przypominam o zdaniu nawet kart, nawet jeżeli będą puste. Wypisana karta, uczestnik, jeżeli ktoś nie zda karty, to znaczy, że no, jakby nie brał udziału. I tak się łowi Władek Team! Pyszt.
do północy, z tego mi co wiadomo, trochę się chyba nie zmieniło. W międzyczasie gdzieś tam będzie catering jakiś na plaży, podrzucimy jakieś tam jedzonko, także na pewno będzie dobre. Kto nie przyjechał, niech żałuje. Tak. Także no, mam nadzieję, że będzie dużo później, z 3-4 godziny będziemy podsumować wyniki, te wiadomo, masę dużych ryb, trzeba będzie to wszystko liczyć i tak dalej. No zobaczymy. No, generalnie ukrywam, że w raczej warunkach teraz będziemy bardziej gościnni, bo w takim płaskim morzu, takim jak była trochę mniejsza fala, to myślę, że ciężko było jednak nas tu lokalnie przebić, bo tak każdy chłopaki znają dziury, więc nawet na wylosowanych stanowiskach wiedzą, gdzie daleko rzucać, a nie ukrywam, że w takich warunkach rzadziej się chodzi na plażę, więc tutaj jak gdyby szanse się mocno wyrównały. Może być na pewno interesujące, bo w tym tygodniu mijającym i padały i węgorze, i leszcze, do tego właśnie chciałem, okonie, wszystkie dążyć, ryby, a przy takiej fali to tu się już belona może... Belona się nawet. No belona cały czas tutaj chodzi. W zeszłym roku wystarczy spojrzeć. No, zawodnik, który wygrał w zeszłym roku ligę w Kobrzegu, złowił 5 belon, tak czy 6 bodajże, także ten. No, ale i w Ostroniu ostatnio nawet dorsz podszedł, także tutaj się dzisiaj wszystko może wydarzyć. Oczywiście klubową ligę surfcastingu sponsoruje firma SARS i oni coś przygotowali na dzisiaj też? No, oczywiście, są pokazy, co nami można zobaczyć, więc chłopaki pokazują to wędki, sprzęt, akcesoria, także bardzo fajnie, że dojechali, też mi się chciało taki kawałek do nas dojechać, także super. Tak. No tutaj zapowiadali, że nie ma burzy, troszeczkę wiatr będzie cichu, czy się wzmacniał? No tak do 1 metra na sekundę może pójść, będą takie jak gdyby podmuchy tego wiatru, także te porywy niestety będą, także kto będzie miał trochę słabszy sprzęt albo nie będzie pilnował tej szczytówki, to nie będzie wiedział, czy to branie, czy to wiatr, no to już kwestia jak gdyby sprzętu tego zawodnika. Wiatr nie będzie, jakoś mówię, tam mocno, podmuchy będą wieczorem, przed samym końcem zawodowym już będzie siadał ten wiatr. Nie przewidujemy żadnych opadów deszczu, żadnych burz, ani gradu, błyskawic i tak dalej, piorunów kulistych. Może być pełnia i to będzie pełnia na pewno. Zachmurzenie jest takie, no ma być jakieś takie przejściowo umiarkowane, natomiast to będą jakieś niskie chmury białe, także to jednak będzie jasna noc, także tutaj jeżeli chodzi o wyniki, no, może być różnie i interesująco. To każda ryba się może zdarzyć. Właśnie, a propos pełni i wędkowania na morzu, co ty myślisz? No, jeżeli mówią pełnia, jeszcze wiatr wschodu, no to mówią, że generalnie powinna być lipa straszna. No, tutaj akurat jest taka pora roku, że myślę, że tutaj ta ryba jednak będzie żerować, co by się nie działo. Także no, kwestia tylko trafienia w dobrą przynętą, w dobry gatunek. Może być tak, że na śledzia może totalnie nic nie brać, na dendrobenę może totalnie nic nie brać, a na tubisa będzie po prostu... bardzo dobre wyniki będą, także tutaj no... No właśnie, Adam Ostrowski z jednostki Ostry od nas tam we Władysławie pływał ostatnio na bardzo płytkich łowiskach i bardzo dużo dorszy już się pojawia tam we Władysławowie. Tutaj u was już dorsze też są, czy jeszcze ta woda za ciepła jest? U nas dorsze raczej jak podchodzą, to podchodzą bardzo późno, jesienią, nie są do takiej ilości. Zresztą u nas takiej też, powiem szczerze, tradycji nie ma łowienia jesienią tych dorszy. Głównie z tego względu, że one po prostu latem bardzo jest, obfitują inne ryby, leszczy, okoń, węgorz. Tutaj no, na jednej zasiadce złowić kilka węgorzy wieczorem, kilka osób, to nie jest trudne naprawdę. To jest kwestia tylko ewentualnie rozmiaru, czy to jest sznurówka, czy to jest jakiś fajny węgorz. Natomiast zawsze się trafiają. Dlatego tutaj jak gdyby jesienią ilość ludzi na plaży mocno maleje, to akurat Piscari Team, my jesienią też łowimy, tylko mówię, z tym dorszem tutaj no, jest różnie. Raczej jeżeli chodzi o dorsza, to lepsze było łowiska bardziej na wschód, miał przykład u Ustronie Morskie, tam Czerwonka, te rejony, Kołobrzeg tutaj no, może jeszcze bardziej w stronę właśnie Dźwiżyna, Dźwiżyno, Rogowo, te klimaty. Także tutaj jest takie raczej łowisko super sprawdzone, letnie, jesienne, do połowy października można to fajne wyniki osiągać też na białe ryby. Nie? Piscari Team, klub wasz, to jest tylko Kołobrzeg, czy macie rozsianych ludzi po tutaj całej tej okolicy? Troszkę mam rozsianych, no na przykład najdalszym naszym członkiem jest Artur Catko, który jest z Wejherowa, także tutaj wręcz zapożyczyliśmy sobie z rejonu właśnie bardziej Włodek Team. Piscari Team, jak wiadomo, jest drugim najlepszym teamie po Włodek Team. No już nie będę mówił, że pierwszym, bo tak nie wypada teraz. I tak by zostało to wycięte. Natomiast jesteśmy niedużym klubem, powstałem przy Stowarzyszeniu Piscari, mam zarejestrowane stowarzyszenie i jest nas tutaj, no powiedzmy, no, z 10-11 osób w takiej mocnej ekipie drużynie. Także tutaj jak ktoś by miał ochotę na plaż na terenie Pomorza Zachodniego dołączyć, popatrzeć jak się wędkuje, zapraszamy. Wy tutaj Kołobrzeg obstawiacie najczęściej, czy jakieś plaże inne? Mamy tu taki wybór łowisk, właśnie w promieniu
5-10 km koło brzegu, że raczej tutaj łowimy, bo właściwie mamy w zależności od warunków. Jest plaża zachodnia, to jest to Grzybowo, jest plaża wschodnia, Struga. Także tutaj jest naprawdę gdzie łowić. Każdy z tych plaż ma inne podłoże. Tam jest piasek, tam są głębokie rewy, tam są płaskie blaty. Także właściwie w zależności od pogody można łowić. Nie trzeba się wcale gdzieś tam daleko jeździć, żeby mieć. A w większości to jesteśmy faktycznie z koło brzegu właściwie. Mając kilometr do plaży, no to trudno jechać gdzieś mimo wszystko dalej i łowić ryby. Dobra, weź mi powiedz tak, jeżeli by ktoś chciał się z Wami skontaktować, to jak najlepiej uderzyć? Najprościej przez Facebooka, Facebook, Piscari Team, tam zawsze jesteśmy, zawsze ktoś jest, właściwie cała komunikacja wewnątrz klubowa też się odbywa przez tego Facebooka, jest mail też, także najlepiej nas tam łapać. Można oglądać na bieżąco to, co łowimy, także zapraszam. Jest ryba, która chyba dziś zwyciężył. Sprawdźmy to. Ma wymiar, nie? Wymiar jest. Śliczna rybka. Jechana. Ty, ale ona chyba nie jest klasyfikowana, nie? Ja, ty, to śledź. Śledź, no ty, kurde, to ci ją odrzucą, nie? Ale pewnie dupa, tak. Nie? No lipa, nie lipa. Dobra, daj. Kończymy ten film, bez sensu. Wyłączam światło, szkoda prądu. Może najpierw wyniki. Wyniki. Jak patyki. Pierwsze miejsce. Co, losujemy od razu? Więc no losujemy, no nie ma co gadać. Wiadomo, jak sami widzieliście, jak było. Ktoś tu zażartował sobie w ten sposób, że w przyszłym roku będzie zamknięta plaża w Kołobrzegu, jak sanepid po prostu zrobi badania o łowiu, który został. Pierwsza nagroda teraz, czy trzecia? Arkadiusz Perenc, 48 numer. Czy 9? Daj ten. Znam oczywiście od tych koszulek. Nagroda. Z pustymi rękami nie wyjeżdżasz, nie? Z jednym punktem.
Cezary Stan, 52 numer. Sebastian Patrykus, numer 32. Sebastian Patrykus. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Zestaw. I chcę, mogę się z tobą zamienić. Któż to jest? Zestaw żyłek. O. Ucianki pewnie. Darek. Kuc? 13 numer. 13 numer. Jacek. Jaki to masz rozjęty? Dzięki. Pokrowce. Musimy pierwszy. Waldemar Puc, 62. Kurwa, spóźnialski. Proszę bardzo. Opłacało się gonić. Stańczek Robert. Jest. Wow. Parciarzy. A miałem to. Dzięki. Dzięki, Robert. Tak, ustawiony. Nagroda główna, jest nawet napis. A. Mateusz Miłosz, 12 numer. Miłosz! Miłosz, śpi. Może odbierzesz, co? Nie ma. Albo jest, albo... Dalej. Tomasz Ustrowowski, 29 numer. O. O. Dziękuję. O. Nagroda główna, no. Prawie żeś wygrał! Yes! Władek Team!